Za nowy numer magazynu LEGO Star Wars spotkamy się z samymi superlatywami. Mega! Wspaniała! Super! Świetne! Jak go nie kupić, gdy nie mamy tu ani złego Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Co? Dwie dyszki już w rączce przygotowane, bowiem nadchodzi numer 12 na 2023. No to uwaga, teraz bardzo ważne info, bowiem cyk, od tej daty macie ten magazyn w kioskach, a ja dzisiaj tutaj jestem po to, by przybliżyć wam jego recenzję. Magazynów, jak w shortcie widzieliście, przyszło mi ciut więcej, ale słuchajcie, ja stwierdziłem, mam taką w życiu zasadę. Słuchajcie, ja jestem zdania, że co za dużo, to niezdrowa. Na urlopie zrobiłem sobie taki nowy nawyk, że jedna gazetka dziennie, tudzież jedna rzecz z LEGO maksymalnie dziennie. Choć dostaję gazetek dużo więcej od wydawnictwa Blue Ocean, to spokojnie, ich recenzje również tutaj wlecą, ale nie chcę łamać swojej zasady. Jedno LEGO, jedno otwarcie jednego zestawiku, jednej gazetki, czegokolwiek, ale jedno dziennie. Uważam, że to jest bardzo dobry układ, czuję się z nim bardzo dobrze. Uważam, że pomaga mi tutaj jakby doceniać każdy z tych nawet najmniejszych zestawików, a nie tylko zbudować na półkę, zapomnieć, zbudować na półkę i szybko budować, więc spodziewajcie się teraz czegoś takiego powolnego kontentu. A teraz przejdźmy do samego magazynu. Myśliwiec TIE Advanced Dartha Vadera pozostawia jedno pytanie. Co swoją drogą, faktycznie jako fan Gwiezdnych Wojen realnie chciałbym wiedzieć, czy dlatego, że TIE Dartha Vadera, bo inni też? Czy był ktoś jeszcze, kto miał TIE Advanced? Bo jeżeli miałby go tylko Vader, to nie musiałby się nazywać TIE Advanced Dartha Vadera, tak? A może Jar Jar miał TIE Advanced'a? Stop it. Get some help. Muszę faktycznie trochę tutaj pogrzebać, dowiedzieć się. Nie muszę daleko grzebać, by dowiedzieć się, że mamy w tym numerze również kartę. Jeżeli więc zbieracie wszystkie karty, albo chociażby jesteście fanem Palpatina i Vadera na jednej, no to dostaniecie ją również tutaj. I numer 27 prawie pokrył się z 29, bowiem model tutaj TIE Advanced właśnie jest z 29 elementów. I uwaga, czas na suchy boomerski żart. Co robił Darth Vader, jak miał 29 lat? Nie wiem, ale na pewno nie chodził na plażę. Na pewno chciałbym poznać też waszą opinię, jeżeli oglądaliście serial Ahsoka, o właśnie tym serialu. No i nie tylko, bowiem ci fani, którzy twierdzili, że było fajnie, będą na pewno zadowoleni z komiksu. Tak jak się na początku śmiałem, mamy do czynienia tu z kryzysem i w dodatku na Kamino, czyli jakże strategicznie ważnej planecie. Ło, w ogóle bardzo dużo czytania jak na komiks. Ej, serio! Fabuły wam zdradzać nie będę, ale wiadomo, że no! Tak, no już w sumie trochę zdradzone, ale to nie jest takie proste, jak myślę. A jak i proste nie jest latanie pod racerem po tych wszystkich labiryntach, czy rozwiązywanie innych zagadek i łamigłówek, których w tej gazety co oczywiście pełno. Fani Anakina i Ahsoki będą mogli ładnie przeozdobić swój pokój. Fani ciemnej strony mocy również znajdą fajny plakat dla siebie. A później mogą sobie zrobić imperialną techno-imprezę. Jak to Imperium w imprezowym nastroju. Jeżeli lubicie gry planszowe, niekoniecznie tylko te na komputerze, to mam tutaj dla was ciekawą planszowe nie tylko na komputerze. Mi chodzi o same gry, ale niekoniecznie na komputerze. Dobra, jest planszówka! I znów TIE Advanced Dartha Vadera. To nie da mi dzisiaj spokoju, muszę się dowiedzieć. Model, do którego przejdziemy już zaraz. No i drugi oczywiście komiks, bo pamiętajcie, zawsze jest tak, że drugi komiks jest związany z modelem dodanym do gazetki i nie wiem, czy go tu widzicie. Nie taki Vader straszny, skoro rebelianci sobie siedzą i już jedzą lodziki. Straszny też nie jest konkurs nagrody, to już w ogóle piękne, więc zachęcam. A jeżeli chcecie wiedzieć, co dostaniecie już 16 listopada, to powiem wam szczerze, taki oto model. I choć początkowo nie byłem entuzjastycznie do niego nastawiony, bo zbyt piękny dla mnie prywatnie nie jest, tak dodając do tego fakt, że słyszałem plotki, że mamy niedługo dostać Jodę w kioskach, no to moim zdaniem fajnie się to tutaj złączy niczym klocuszki dodanym tu modelu, więc model. Nie powiem, mam wrażenie, że już z lepszym TIE Advanced mieliśmy tutaj do czynienia w tej gazetce, jednakże nie będę nim gardził, bowiem te dwa elementy naprawdę mi się podobają. System, w jaki zostało tutaj przymocowane to skrzydło, o, można mniej więcej łatwo i szybko zdemontować, tak? I choć tak jak mówię, sam model mnie prywatnie nie porywa, tak ma fajne i szare elementy, które też tanie nie są i dla mnie przede wszystkim ma mega możliwość, by z niego coś więcej zrobić. Czy przerobię go na Microfightera, TIE Advanced dla Dartha Vadera? Zapewne tak. Świta mi już w głowie taki nowy projekt, by przerabiać zestawy gazetkowe na coś innego. Piszcie, co myślicie. Także być może nie jest to jeden z tych pięknych modeli, który ustawimy na półce i z dumą będziemy go pokazywać przyjaciołom, ale zdecydowanie jest fajnym dostawcą elementów i też taką bazą, by coś z niego więcej zbudować. Moi mili, jeszcze raz przypominam, gazetka LEGO Star Wars numer 12 prezentuje się tak. W waszej gestii zostawiam, czy sobie kupować, czy nie. Wiem, że zdecydowanie bardziej wolicie te figurki niż statki, ale z nich też można całkiem fajną flotę zbudować. Czy to flotę na półkę, czy to flotę elementów zapasowych.
które gdzieś tam w mockach nam się przydadzą. I przyda wam się obejrzeć moje inne filmiki na kanale. Nie wiem, nie obiecam, ale myślę, że któryś z nich na pewno wam do gustu przypadnie, a być może chociaż raz się przynajmniej przy nim uśmiechniecie, co już jest zawsze oczywiście jakimś plusem, prawda? Dzięki, że byliście dzisiaj. Widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych odcineczkach. Bye!